sprawie zmiany zapisu urządzenia 219 dokończenie wymiany sprawy jednej, 7 okien, zmiana pomiędzy oddziale 0, malowanie korytarza i kancelarii. Kwota 20 000 złotych pozostaje do zmian. Paragraf 2. Życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zmiana na wniosek dyrekcji samorządowego przedszkola nr 4. Gminy przedszkola wpisane do wojewódzki zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków wydaje opinię, że na przeanalizacji odprowadzającej wody zdawał od strony ogrodu wymaga projektu podobranego oraz ekspertyzy technicznej. Wobec tego kwota 20 000 złotych jest niewystarczająca. Dziękuję, panie Kowalczynie. Kto z Państwa chce zabrać głos w sprawie projektu? Pan Krzysztof. Ja mam pytanie, bo to jest to przedszkole, rozumiem, którym własnością jest kuria, tak? Nie. Nie? To jest nowo? Nie, to są dwa, gdzie własnością jest kuria. Jedno jest na Piekarskim. Zawisza. Buchatek, nie? Dobrze? Jedna składa tam, to było na Kopernikowa. Pan już też szkole. Pan już też szkole, dwa, ale ta sama własność w pewnym sensie, nie? No więc ja się pytam, na jakiej, znaczy jeżeli tam nie można, no to... No po prostu pytam się, jeżeli tam przyszło pismo, pan przewodniczący ostatnim razem nie mówił na sesji, że przyszło takie, czy poprzednim razem, że przyszło takie pismo i tam nie można było, no to ja się pytam, na jakiej podstawie, jeżeli to jest rzeczywiście to, nie, bo na Piekarski są dwa przedszkole. Ja nie pamiętam teraz, który numer. To pod Filarkami jest publiczne, ale znaczy tam, gdzie jest plac zabaw dla dzieci, jest nieuregulowana własność, nie? I tam nie można nic ani wybudować, ani nic zrobić, nie? A to drugie, które też jest przy Piekarskiej, jest własnością kurii, nie? Znaczy no, nieruchomość własnością kurii. No, więc ja się pytam, no, jeżeli na Kopernika nie można było dlatego, że to własność kurii, no to no, na Piekarskiej to też jest własność kurii. No. Panie Krzysztofie, do Kopernika przyszła opinia prawna że zero nie może tam inwestować się. Natomiast jeśli tutaj nie przyszła taka opinia, to czy pan chce odpowiadać, że taka opinia przyszła? Nie, tylko ja się pytam, na jakiej podstawie to jest, czy to jest rzeczywiście to, bo ja nie pamiętam numer raz. Zmiana zadania. Coś możemy robić, nikt nie przeszkadza w tym wszystkim. Natomiast to tam są dzieci przede wszystkim. No. A jeżeli urząd prawny nie pozwolił na Kopernika, to tyle razy panu chciałem dać to przeczytać. I wreszcie panu by tam przeczytać. No, chętnie bym przeczytał. No właśnie, ale za chwilę się zrobi. To się cieszę, że tam albo nie wyłuskali tego, albo po prostu, a może ktoś specjalnie w przypadku Kopernika postąpił tak, że wyszła ta opinia, a tutaj nie zrobił. Nie wiem, po prostu skąd mam wiedzieć. To nie jest... To się cieszę z tego, że możemy tam to zrobić. Ja mam jeszcze jedno, bo ten remont kanalizacji odprowadzającej wodę opadową z dachu, to jest poważna sprawa. Ja to samo chciałem powiedzieć. I po prostu ja rozumiem, że wymaga projektu budowlanego ekspertyzy technicznej i że to trwa w czasie, a te pieniądze przepadają i tak dalej, ale no jeżeli ta woda będzie stała tam pod tym budynkiem od strony ogrodu, ten budynek pewnie gnije tam od tej strony ogrodu i cały rok będzie gnił dalej, a my będziemy wydawać pieniądze na malowanie kancelarii, no to ja nie wiem, czy nie warto jednak te 20 000 przeznaczyć chociaż na tą ekspertyzę techniczną, żeby już coś było popchnięte do przodu. Jeżeli nie stać, że w tej kwocie się nie zmieści projekt budowlany i ekspertyza techniczna, chociaż albo jedno, albo drugie, ale żeby coś już było na te pieniądze zrobione. A nie będziemy malować i panelki układać i wszystko, a tam będzie po prostu... Szybko będziemy przykrywać. No, to chodzi. Ja słyszę, bo mówię, ale kwestia się może nie znać na remoncie, oni są tylko wziąć pieniądze i po prostu wydać, no, żeby się odliczyć. Nie,
nie umiem ci na to odpowiedzieć, natomiast sądzę, że artysta podjął z jakiejkolwiek ekspertyzy na same prawo. Być może posiadają jakieś po prostu materiały na to. No bo nie sądzę, żeby ktoś bez ekspertyzy dał się od razu do roboty, co to jest. No to, nie, no tu wyraźnie pisze, że kwota jest niewystarczająca, w związku z tym się zmienia zakres zadania, tak to rozumiem. Że samo przedszkole zmienia zakres zadania. No. Ja nie wierzę, żeby ta kierownika się znała w przedszkole na remontach i co jest ważniejsze. Ja uważam, że to jest złe pytanie. Pan Jakubowski. Pan Sęczyk i pan Baron Krzysztof. Tak, tylko że panie przewodniczący, ja po prostu byłem na tym obchodzie i mogę powiedzieć parę rzeczy i nie będziemy dyskutować po tym po próżnicy, no jeżeli mogę, nie? No. Bo jeżeli będę czekał, no możemy dyskutować po próżnicy. Byłem na tym obchodzie wtedy i dyrekcja bardzo chciała robić przede wszystkim właśnie to zabezpieczenie tego... Tak, znaczy nie. To pani Wyszyńska podnosiła, nie? To, że z dachu tam zacieka i tego, oni chcieli to przede wszystkim. To kanalizację chcieli przede wszystkim. Więc oni chcieli to przede wszystkim. I pozostałe zadania w tym przedszkolu mówili, że mogą być później realizowane, natomiast to jest sprawa kluczowa, bo tam im po prostu no, zacieka to i grzyb im się może po prostu zrobić. Więc to jest dla nich. To była dla nich sprawa kluczowa. No ja byłem wtedy na tym obchodzie z panem Maćkiem i z panią Tylek. No, więc oni to samo na pewno słyszeli, co ja. No, pani dyrektor chciała przede wszystkim to. Mogę ja zatem jeszcze tam przyjrzeć? Bo chcą wydać pieniądze. Chcą wydać pieniądze może, nie wiem. Nie, no wydaje mi się, że lepiej małe pieniędzy, żeby przychylić się do wniosku pani Wyszyńskiej i zrobić po prostu jedno zadanie, przynajmniej coś zacząć, też będziemy malować i przykrywać faktycznie. To jest wszystko. Ale zagospodarować przyznane pieniądze, żeby nie straciła w ogóle pieniędzy. Bo musi do któregoś tam dnia po prostu się zdeklarować, że coś tam robi. Jeżeli istnieje zagrożenie, że stracimy miarę, przepraszam, ale możemy się trzymać kolejnych. Proszę Państwa, pan Jakubowski, pan Sęczek, pan o przemyślenia trzeba się przychylić niestety do tego, co mówi pani Jela Wyszyńska. To jest logiczne, że ten budynek będzie popadał w ruinę. Moja jedyna słuszna rekonstrukcja jest taka, że wojewódzki konserwator zabytków sobie dał opinię, ale żeby się nam dołożyć do remontu tego przedszkola, to już niekoniecznie, chociażby żeby stworzyć ekspertyzę. To jest taka jego rola przepiękna. On sobie może wydać opinię i nas zablokować, tylko jest jedno pytanie jeszcze teraz. Poela ma rację, tylko jest jedno pytanie. Czy my, jeżeli teraz zmienimy to, i to jest pytanie nie do mnie, bo ja się na tym nie znam, jeżeli zmienimy to na przygotowanie, tak jak tutaj jest pisane, damy to na przygotowanie dokumentacji ekspertyzy, to czy możemy, czy jest na to paragraf, czy możemy na to przeznaczyć środki, na przygotowanie dokumentacji i tak dalej, i zrobienie ekspertyzy, czy możemy? Czy jest na to paragraf, bo nad tym się zastanawiam. Czy możemy to w ten sposób wsadzić? Faktycznie wskazanym byłoby wsadzić to, tylko nie wiem, ile taka ekspertyza może kosztować, bo się może okazać, że ona kosztuje dużo mniej niż 20 tysięcy i pozostało tych, albo się może okazać, że więcej. No i właśnie to mówi to, że człowiek niestety racja jest po tej stronie, że trzeba robić wszystko, aczkolwiek ekspertyza nie powinna kosztować, wydaje mi się, więcej niż cały remont, bo jeżeli przeznaczyliśmy na remont 20, ale taka to jest wycena 0, te 20, bo tak przyznawaliśmy przecież. Znaczy dziwne by to dla mnie było, gdyby zrobienie ekspertyzy było droższe od remontu. To wszystko w tym kraju jest możliwe. No nie mają. Dziękuję panie prezydencie. To, co usłyszałem od moich szanownych radnych przedmówców, wynikałoby, że tam jest katastrofa budowlana. Ja o żadnej katastrofie budowlanej nie słyszałem. Parokrotnie tam byłem, tylko nie wiem, czy to było to przedszkole, czy nie prawie koło tych dwóch przedszkoli, które są tam koło siebie. Jednym byłem, ale z tej treści
wynika jasno, że chodzi o wymianę solarki okiennej, między innymi siedmiu okien. To jest zagrożenie dla przyszłej zdrowia, czyli ta solarka jest w takim stanie, że ona się nadaje do wymiany, to w ogóle nie można dyskutować, bo jeżeli spadnie okno, spadnie szyba, zrobi krzywdę komukolwiek, to nie chciałbym być w takim miejscu. I tutaj bym w ogóle nie deliberował, jeżeli nie ma orzeczenia deliberować w tym, że trzeba 20 tysięcy na ten projekt, czy po to mi skończyć. I wydaje mi się, że nie ma tam katastrofy budowlanej. Ale nikt nie mówi o katastrofie. No zaraz, ale gdzie jest katastrofa, jest zagrożenie katastrofy budowlanej, no bo to jest od grodu, a nie od grodu. Jak wejdzie grzyb, zamkną w przedszkole. Sanepid zamknie przedszkole. Ale jeśli od niej nie ma grzyba, bo już by zamknięto. Natomiast jeżeli ja chcę mieć pokończenie wymiany z polarki okiennie 7 okien, to jest dla mnie argument bardzo poważny. To nie kosztuje parę groszy, tylko to kosztuje parę tysięcy złotych, 7 okien. I na pewno to trzeba wymienić, bo to jest zagrożenie dla dziecięcej zdrowia, jeżeli okno wyleci, coś się stanie. A poza tym mówię, gdyby tam było zagrożenie z tytułu, mówię, właśnie jakiegoś bardzo poważnego stanu tego budynku, o którym możemy sobie mówić, bo każdy może mówić, pan tutaj radny Krzysztof Baron mówił, że jest zagrożenie. To chciałbym to zobaczyć na piśmie, bo pan czasem mówi takie różne rzeczy, bardzo poważne i bardzo poważnie, ale liczą się fakty, nie to co my będziemy mówić, będziemy deliberować. Fakty się liczą. Gdzie to jest na piśmie? Ja przynajmniej w życiu staram się pracować na faktach. No w protokole będzie. Można sobie mówić. Już dlatego ja w pełni popieram ten projekt. Pani Tylek, proszę. Dziękuję bardzo. To do kodu będzie. Proszę pozwolić. Szanowni Państwo, mam takie uwagi. Mianowicie, wyraźnie mamy na cel w paragrafie pierwszym na liście zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych placówek oświatowych. I zmienia się zakres zadania. To znaczy, że myśmy te 20 tysięcy złotych przeznaczyli na tą placówkę. Natomiast w uzasadnieniu napisane jest wyraźnie, że konserwator wydał opinię, że jest wymagany projekt budowlany, ekspertyza techniczna, a 20 tysięcy jest kwotą niewystarczającą. Więc albo dołożymy pieniędzy do 20 tysięcy, żeby tą ekspertyzę zrobić, a tych pieniędzy nie mamy, więc nie możemy dołożyć. Wobec tego należy wymienić solarkę okienną i te panele w oddziale 0 również. A ma pani komisarza i kancelarii, to jest akurat uzupełnienie do kwoty 20 tysięcy. Panącego się Pałacu Kultury. Przepraszam, jak ty mówiłeś... Sorry, Ania, no ale jest fikcja. Nie jest fikcja. Daliśmy 20 tysięcy, które nie wystarczają na to, co zaleci konserwator. Kto? No mówię, zamiast tych 20 tysięcy znaczonych projekt budowlany ekspertyzy, można zrobić projekt budowlany. Głos na pan Daros. Ile po całej regulacji zarobionej jedną rzecz, że pani dyrektor, bo to jest niekompetentną osobą. Pani dyrektor na spotkaniu dla Wikera, mówię na radny Daros, powiedziała, że to jest najważniejsze zadanie, żeby zrobić niższe jedzenie, trzeba to po prostu szybko zrobić. Jeżeli się okazało, że 20 tysięcy rzeczywiście nie jest wystarczające na to zadanie, to powinniśmy je ratować. Zamienić zadanie na takie, które pani dyrektor jest w stanie zrobić tego roku. Ja to nie mogę na takiej sytuacji, że pani dyrektor oddaje sobie 20 tysięcy, bo nie chce zrobić tego pierwszego zadania. I to się też stoi na tym przeszkodzie. Tutaj pani radna dyrektor ma 100% racji, powinniśmy zamienić te środki. W październiku tego roku będziemy rozdysponowywać środki w ramach zadań powierzonych remontu placówek oświatowych na 2000 rok, 2014 rok. Jeżeli będzie taka sytuacja, że rzeczywiście to przeszkole będzie wymagało tych środków nawet na pozwolenie na budowę, czyli skompletowanie całej dokumentacji, to wtedy komisja się do tego może przychylić. Ale w tym momencie, jeżeli to pani dyrektor, czyli osoba najbardziej zorientowana w tym temacie, występuje do nas z prośbą o zamianę tych środków, to powinniśmy się do niej przychylić, a nie zmuszać panią dyrektor, bo na pewno tego nie może. Dziękuję. Proszę Państwa, wszyscy mają rację, panie Kaźniewicz, macie, dlatego że i w projekcie uchwały jest zapisana racja.
przez konserwatora, przez wszystkich. Jest potrzebny projekt budowlany, jest potrzebna ekspertyza. Nikt na tej sali nie wie, ile będzie kosztował projekt budowlany i nikt nie wie na tej sali, ile będzie kosztowała ekspertyza. Ale możemy przypuszczać, że na 20 tysięcy na okna wystarczy, więc wydaje mi się, że nie mamy na czym dyskutować i zrobić to, co trzeba, bo okna wymienić na plastikowe okna, czy te jakieś inne z wymogami konserwatora, na to nas stać. Natomiast na ekspertyzie i projekt budowlany nas nie stać. Więc po co mamy w tej chwili się zastanawiać nad tym, żeby robić te rzeczy, na które nas nie stać? Nie rozumiemy się, bo przecież w budynku zabytkowym nie można wymienić na plastiki, czyli na drewniane. Jeżeli będzie grzyb, nie daj Boże, no to przecież te okna szlak za przeproszeniem trafi, bo drewniane okna to wiadomo, co się stanie, jeżeli grzyb chwyci. No. Przecież na miłość boską to jest wydawanie pieniędzy, wyrzucanie tych pieniędzy w błoto, nie? Nie możemy Państwo tego zrozumieć. A czy to są okna na ścianie, która jest zawygłosona? Nie wiem, bo nie pamiętam. No ja wszystkiego nie. No to co, a pan nie. No ale dobrze, no ale ty jest taka możliwość. A ja też nie wiem, ale wiem, że ten wie, kto napisał, żeby zmieniać to. Nie możemy się odbierać na tym nie wiem i dyrektorce mówi, że ona nie wie. Napisała, żeby zmienić to zadanie. Bo chce coś mi zrobić. Chcemy zachować te pieniądze. A my też je chcemy zachować. A my je oddajmy skarbnikowi miasta. Zabierzmy przedszkolu, oddajmy skarbnikowi miasta. Bo to jest demagogia. Bardzo proszę, panie Wyszyńskie. Ja mam pewną propozycję. Proszę, żeby Państwo się zastanowili nad tą propozycją. Ponieważ po to, żeby stworzyć projekt budowlany, musi być ekspertyza techniczna, czyli to jest podstawa wyjścia w ogóle do remontu. Gdybyśmy jednak nie zmodernizowali tego tego zadania, żeby wydać pieniądze na tą wymianę stolarki okiennej i sporządzenie ekspertyzy technicznej, natomiast zrezygnować z tej wymiany paneli malowania korytarza i kancelarii. I przynajmniej coś będzie popchnięte do przodu. To czym wystarczy? A w przyszłym roku damy na projekt budowlany, bo załatwianie pozwolenia w Wydziale Architektury może się nie skończyć, że w jednym roku załatwią pozwolenie i będą mogli przystępować do remontu. Czyli jeszcze jeden rok będzie no, zamagać ten budynek. No bo to jest prawdopodobne, bo tak to biega, jak się orientuje. A tak przynajmniej już będzie punkt wyjścia, żeby opracowywać projekt budowlany. Dobrze. Pan Proszę Państwa, ja mam takie pytanie do wnioskodawczyni tego referenta. Dotyczy remont kanalizacji odprowadzającej wodę z dachu od strony ogrodu. Czy to jest zadanie całe? Bo ja rozumiem tak, to zadanie się dzieli na ekspertyzę, projekt budowlany i wykonanie. Czy to byśmy dali na całość 20 tysięcy, czy no wyjściowe pytam się. Na całość. No to jest jasne, oni za 20 tysięcy nie zrobią tego projektu, tego zadania. I wykonania. I wykonania. Bo za to tu można zrobić ekspertyzę i jestem przekonany, że projekt można zrobić. Też. Jeżeli się orientuję, a jestem dosyć w tych rzeczach zorientowany. Natomiast wykonania tego się nie zrobi za w tych 20 tysięcy. To na pewno. Więc. Jestem, żeby był, że tak powiem, wilczyty i owca cała. Ta propozycja pani koleżanki Wyszyńskiej mi się nie podoba. No. Zacznijmy coś robić, bo jeżeli zostawimy sprawę ad acta, a wiadomo, że zrobić pozwolenie na budowę, to jest parę miesięcy można czekać, bo to trzeba konserwatora po prostu się zapytać, wydział architektury. Ja jeszcze przeczytam, bo to jest jedno zdanie w tym piśmie pani dyrektor. Kwota przyznana na remont to 20 tysięcy. Zamawiając projekt i ekspertyzę nie wystarczy już na przeprowadzenie remontu. No to co ja powiedziałem. No, czyli projekt i ekspertyzę można by było za te 20 tysięcy zamówić. No ale pani dyrektor nie chce projektu i ekspertyzy. Ale chcemy całość zapewnić finansowanie remontu do przyszłym. To jest warunek w zadaniach, w procedurze. No to musimy zapewnić. Proszę bardzo, że rok na finalizacji konserwatora gminnego. Za co jest ziemi? Już tam będzie kamień ze złodzi, będą były panciele. To nie jest taka prosta sprawa, bo w opinii konserwatora pisze,
Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć projekt budowlany 5 egzemplarzy opracowany przez osobę uprawnioną wraz z ekspertyzą techniczną dotyczącą przyczyn spękań, czyli tam są pęknięcia ściany. Kanalizacji. Będziemy malować korytarz, a po prostu tam budynek. Pani Wyszyńskiej jest pan Baron, który już... Ja już powiedziałem to, co ja uważam, że w tej kwocie, no bo myśmy trochę nie bardzo się zrozumieli, no te 20 tysięcy było na ekspertyzę, projekt budowlany i wykonacja, no to wiadomo, że za 20 tysięcy tego nie zrobimy, ale za 20 tysięcy możemy zrobić ekspertyzę i projekt, no. Przepraszam, mogę ci dać słowo, jeśli był to początek kadencji, prześlicznie byśmy zapisali to zadanie w UPF-ie, przeznaczając kolejne lata na finansowanie tego przedsięwzięcia, ale jest to ostatni rok. Nie możemy tego wsadzić do UPF-u, bo tak piszemy, proszę zrobić projekt, ekspertyzę i dajemy na wykonanie. A jeśli rok może przeznaczyć. Dobrze? No, jak będziemy mieli ekspertyzę, to możemy z 2014 pieniędzy dać na sam remont już. No właśnie. Jeszcze mamy ostatni rok, tak? Będziemy dzielić te pieniądze 15 tam przecież. Ale nie możemy później już zapisywać w kraju, że... Nie, nie, ale możemy zrobić ekspertyzę. Proszę bardzo, pan Daros. Nie wiem. Pani, może to jest podłoga pani, że powiem, no, że pan możliwość zrealizowania tej rzeczy, ale za to jest złe, myślę, że musi wszystko zrobić. Może zrobić pierwsze, jeżeli to wystarczy tylko nasz projekt, to wykonania sobie nie zrobi. Nie, szanowni, nie macie możliwości inaczej, to już pewnie robić. No, to ale tak, że w momencie, jeżeli pani dyrektor wnosi o zarządzanie, to nie stanie na przygotowanie samej dokumentacji. Jeżeli pani dyrektor wnosi, no to będzie takie marzenie, ale ja w tym momencie trudno na tylko nasze pomysły, że pani dyrektor się nie zna, że pani dyrektor może remontować, a nie chce się. Jeżeli pani dyrektor mówi, że za te 20 tysięcy nie może zrobić tej dokumentacji nawet, bo tak to nie, piszę, że zamawiając projekt ekspertyzy nie wystarczy już na przeprowadzenie remontu. Czyli może zrobić projekt ekspertyzy, ale nie może zrobić na tej kwocie remontu. Rozumiem, a jak zapisujemy zadania, nie pisze pan remont parkingu i remont stodaki okiennej i daje pan 50 tysięcy, jak za 50 tysięcy pan dyrektor wyremontuje za to wszystkie okna bez parkingu, też jest zadanie odebrane. I na tej samej zasadzie, jak i pani dyrektor wykorzysta same wszystkie środki na pierwszy członek zadania. No dobrze, no to ta propozycja kompromisowa pani Wyszyńskiej, żeby chociaż ekspertyzę w tym roku zrobić, to nie jest... Dobrze, ale mamy wiadomość na 100%, że za te 20 tysięcy da się zrobić tą ekspertyzę? Tak, proste, no ja ekspertyza parę tysięcy, nie sądzę, żeby 4 tysiące. Nie, to ja wiem, że to jest w tym sensie. Ale to proste, ale pomyślcie jak ekspertyzy. Co to sobie nie słyszę, bo pan sędzia pana zajdzie. Jak taki zapis, jak państwo proponują, proszę pana. Tak, jak się to będzie zawodzą stanu faktycznego? Czyli jak, żeby pani dyrektor mogła robić parę tysięcy? Normalnie, no dostanie zleszcze pieniędzy. Ale w jaki sposób będziemy wiedzieć, jakie zleszcze pieniędzy? No piszemy, że stolarka okienna plus ekspertyza. Prowadzimy dyskusję, panie przewodniczący, czy ja mogę się wciąć w tą dyskusję? Tak, trzy osoby prowadzą dyskusję, to jest dyskusja, prawda? No nie wszystko wiemy. A dwie to nie, tak? Proszę państwa, bardzo proszę, a... I pan to, co w tej chwili zabrać głos w tej stronie. Pan Krzysztof Baron, proszę. Jeszcze ja bym prosił. Ja mimo wszystko proszę radnych, żeby zgodzili się na tą ekspertyzę. Dlaczego? Rozumiem, ale no... No rozumiem, ale... Przerywaliśmy z tego... Mimo wszystko... No jeśli tego też... To ja napiszę taką poprawkę. Tylko, że mówię, proszę radnych, żeby coś takiego... Głosowaniu wyraźnie swoje... Ja rozumiem, znaczy ja mogę czekać do rana, aż radni mi pozwolą, bo ja nie będę się przychiwał, ani pani tyle, ani pana sędzka, nie wiem. To nie jest normalne. Ja, proszę państwa, już w momencie zrobimy przerwę, bo już... Moment, ja w ogóle nie zacząłem dyskusji, bo mi pani dyrektor cały czas przerywa. No to przecież nie mogę powiedzieć nic. Ale pan nie mówi, że kto... No to później będę kogo przekrzykiwał. No przecież to nie jest normalne. Ja rozumiem, że pan prezydent...
Ja bardzo proszę radnych, żeby mimo wszystko poparli przeprowadzenie tej ekspertyzy. Ja rozumiem, że komisja miała załóżmy inne zdanie inaczej tego, ale mimo wszystko po tej dyskusji proszę radnych, żeby to poparli. Natomiast ja powiem tylko, co nam pokazywała pani dyrektor w czasie tego, bo ja bardzo chciałem zobaczyć te wszystkie rzeczy. No jak uważam, że jak już widzę na obchód, to chcę zobaczyć wszystkie rzeczy z tego. Więc widziałem te okna, które mają być przynajmniej część, nie? Które mają być wymienione. Ten korytarz, który jest do malowania, wcale nie jest nie wymaga jakiegoś nadzwyczaja, nie trzeba tego robić. Nie widziałem te spękania tego budynku od elewacji ogrodowej i dlaczego to trzeba zrobić, bo tam po prostu praktycznie rzecz biorąc nie ma odprowadzenia wody. A tak nam mówiła pani dyrektor, że jest źle, wadliwie, albo nie jest wykonane odprowadzenie wody, która spływa rynną do tego i poniżej chodnika nie ma żadnego odprowadzenia tej wody, tylko ona się po prostu leje, no i rozchodzi się tego i idzie w fundamenty wszystko, więc dlatego bardzo proszę, żeby to jednak zrobić, bo ten budynek naprawdę pęka, no. To nie jest tak, że tego, jeśli ktoś mi nie wierzy, to może pójść na tą piekarską, pani dyrektor go wpuści, wejść na elewację ogrodową i zobaczyć, jak to wygląda. Ja mam propozycję, że albo nas uda zaraz zostaje przed pani dyrektor, albo rzeczywiście przełóżmy decyzję w tej sprawie do następnego miesiąca. O nie, to mamy dwa miesiące ciepło, to też. No ale on zadecyduje. Nie może być prawa karna decydować, ale to w końcu finansowe zabrzmią. Przetargi, nie przetargi, zapomnę. Dwa miesiące ciepło. 5 minut przerwy. Zaraz będziemy wiedzieć. Proszę Państwa, to pan da w tej chwili i nikt więcej. Proszę. Są dwie opcje. Albo zacznijmy zaraz informację od pani dyrektor. Jeżeli się ktoś zaproponuje, żeby to przerzucić na lipiec, znaczy na sierpień i wtedy mieli wszystkie informacje. Bo ja się boję takiej sytuacji, że pani dyrektor nie będzie miał takich środków w ramach tego zadania, które jest tutaj, czyli by te 20 tysięcy po prostu przepadli, bo wróci do budżetu miasta. Więc 5 minut przerwy, ja proszę. Bardzo proszę o przerwę. I ona jest jak najbardziej, tutaj możemy zrobić remont okien i to co wystarczy, przeznaczyć na ekspertyzę. Czyli zmieniamy na ekspertyzę plus wymianę stolarki okiennej. Tak, wymiana stolarki okiennej oraz ekspertyzę. Tak, mnie to wystarczy. Przepraszam bardzo, można? Z logicznego punktu widzenia musi być najpierw ekspertyza. Ja też tak uważam. Bo podzielność jest, można zrobić 5 okien, jak nie starczy pieniędzy. Logicznie trzeba ustawić tak, jak pan Wojtek. Kolejność musi być taka. Najpierw ekspertyza i to zostanie na okno. To, co zostanie na okno, a nie żeby zrobiła okna, nie wystarczy na jest. Nie macie racji, absolutnie. Proszę Państwa. A czy to trzeba by napisać ekspertyzę i projekt budowlany, to się nazywa nie wiem, bo tak by trzeba to chyba. Patrzcie, stamtąd dobrze. No i to jest logiczne, bo i zdrowia. A wymiana dokładnie ci. Tym bardziej się na wszystkiego przewidywaliśmy ten wymiany. Szkół podstawowych i przedszkoli na terenie dzielnicy pierwszej Stare Miasto. Paragraf pierwszy. Zmienia. Bo słowa od strony kontrolowej na wykonanie. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamakania tylnej elewacji i odwodnienia. Odprowadzenia. Technicznego wód opadał. Budynków przedszkola numer 4, Zaczekarska 12 oraz wymianę stolarki okiennej. Dokładnie. Do wyczerpania środków kwoty 20 tysięcy. Kto z Państwa jest za tą poprawką? Jak to nie głosuje za tym? 18 osób. Ktoś z Państwa jest przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Dziękuję. 18 za, przeciw, 0 wstrzymujących, 0 głosujących, cały projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały?
Dziękuję. Jedno gościa dostało brak przy jednym. Tryb numer 10. Teraz jedno jedna.